jestem specjalistą chirurgii naczyniowej. Chirurgia naczyniowa, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się chorobami naczyń. To jest tętnic żył i naczyń chłonnych. Najczęstszą chorobą leczoną przez chirurgów naczyniowych jest miażdżyca w różnych obszarach. W zakresie kończyn dolnych, powodująca ostre lub przewlekłe niedokrwienie kończyn, w zakresie tętnic szyjnych, powodująca udary mózgu i rzadziej w zakresie tzw. tętnic trzewnych, czyli doprowadzających krew do jelit oraz tętnic nerkowych. Inną ważną patologią są tętniaki, tętnic obwodowych i aorty, urazy tętnic, zatory i rzadkie choroby, jak choroby zapalne albo tzw. zespoły uciskowe. Jeśli chodzi o choroby żył, tutaj najczęstszą chorobą jest przewlekła niewydolność żylna, to znaczy żylaki, pajączki żylne, w najcięższej postaci tak zwane żylne owrzodzenia, czyli owrzodzenia troficzne podudzi. Ważną i dość częstą chorobą naczyń żylnych jest tak zwana żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, czyli zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych i zator tętnicy płucnej. Jakie możliwości diagnostyczne oferuje współczesna chirurgia naczyń? Otóż najważniejszym badaniem jest tradycyjne badanie lekarskie, wywiad i badanie fizykalne, czyli oglądanie ciała pacjenta, dotykanie, badanie pulsu i tym podobne. Nawet jeżeli nie postawimy dokładnej diagnozy po takim badaniu, możemy zawęzić rozpoznania różnicowe i wiedzieć, jakie dodatkowe badania są potrzebne. Wykonuje się badania laboratoryjne, na przykład poziom dedimerów, morfologię, poziom cholesterolu i wiele innych. Z badań obrazowych najczęstszym, najbardziej popularnym badaniem jest badanie USG Doppler, przez wielu pacjentów uważane wręcz za synonim badania naczyniowego. W pewnych przypadkach potrzebne są szczegółowe badania, tomografia komputerowa, badania inwazyjne jak flebografia czy angiografia. Jeżeli rozpoznamy chorobę, wiemy, co pacjentowi dolega, możemy przejść do leczenia. Najważniejszym aspektem leczenia jest odpowiedni styl życia, uzyskanie odpowiedniego stylu życia pacjenta, czyli zdrowa, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, odrzucenie nałogów. W dłuższej perspektywie takie postępowanie daje więcej korzyści nawet niż bardzo skomplikowane operacje naczyniowe. Istnieją metody farmakologiczne leczenia. Jest kilka grup leków używanych w chirurgii naczyniowej. Przede wszystkim leki przeciwzakrzepowe, powszechnie przez pacjentów nazywane lekami rozrzedzającymi krew. Jest to powszechna nazwa, aczkolwiek nie dokładnie, nie ścisła. Są leki przeciwpłytkowe, zmniejszające poziom cholesterolu w krwi i jeszcze wiele innych. Zabiegi operacyjne, które wykonujemy w chirurgii naczyniowej, są to zabiegi klasyczne, jak klasyczna operacja żylaków, operacje udrożnienia tętnic, czy operacja pomostowania, czyli tak zwane bypassy, ale ostatnio również zabiegi mało inwazyjne, czyli angioplastyki balonowe i wszczepienie stentów w tętnicach, zabiegi ablacyjne na układzie żylnym, skleroterapia i wiele innych. Na zakończenie chciałem jeszcze raz powtórzyć, że nasze zdrowie w największym stopniu zależy od nas samych, a więc dbajmy o właściwe odżywianie, o aktywność fizyczną, o rzucenie palenia. Jeżeli jednak potrzebujemy pomocy lekarskiej w zakresie chorób naczyń, zapraszam do kliniki 2M Klinik.